wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na ostatnim w tym semestrze wykładzie z cyklu Bliżej Nauki. Dziś pani profesor Ewa Stępień wygłosi wykład pod tytułem Co mówią nerki do serca, a serce do wątroby, czyli dlaczego się starzejemy. Ale zanim przejdziemy do wykładu, jeszcze zapowiem taki mini konkurs, który odbędzie się zaraz po wykładzie. Pani profesor zada jedno krótkie pytanie i poprosimy, że tak powiem, osoby chętne do odpowiedzi o podniesienie ręki. Pierwsza osoba, która podniesie i odpowie pozytywnie, pani profesor w nagrodę wręczy książkę. I teraz jeszcze krótkie przedstawienie pani profesor. Ewa Stępień pracuje w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy zajmuje się poszukiwaniem nowych biomarkerów chorób układu krążenia, także tych związanych z cukrzycą. Swoją uwagę skupia głównie na badaniach nad funkcją naczyń krwionośnych i układu krzepnięcia. Pani profesor Stępień od wielu lat współpracuje z klinicystami Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum i wieloma innymi placówkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. W pracy doświadczalnej wykorzystuje metody molekularne, spektroskopowe i spektrometryczne, a także liczne techniki mikroskopowe. Współpraca pani profesor Stępień z jej klinicystami pozwala jej na systemowe podejście do badań i wykorzystanie wyników do opracowania nowych, opartych o nanotechnologię, metod diagnostyki chorób układu krążenia. Bardzo proszę pani profesor. Bardzo dziękuję panie dziekanie. Szanowni państwo, mili słuchacze, jak wybieraliśmy z panem dziekanem, z panem profesorem Zdzisławem Goldą temat tego wykładu, nie przewidzieliśmy, że odbędzie on się dokładnie dzień, dwa dni po dniu babci i jeden dzień po dniu dziadka. Temat wykładu, o czym mówią nerki do serca, a serce do wątroby. Dlaczego się starzejemy? Starzenie jest to proces nie tylko biologiczny, ale również proces fizyczny. Nie dotyczy tylko materii ożywionej, nie tylko zwierząt, roślin, ale również dotyczy materii nieożywionej i fizycznej. Natomiast dzisiaj, na dzisiejszym wykładzie chciałabym Państwu powiedzieć o tym, jak wygląda proces starzenia na poziomie organizmu, komórki, z których my jesteśmy zbudowani, co na ten temat wiemy, jak się zmieniała wiedza na temat starzenia na przestrzeni ostatnich 100 lat, czy możemy, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy możemy proces starzenia zahamować. Zastanowimy się, czy możemy ten proces odwrócić. Starzenie, jak już powiedziałam, to nie tylko proces nabywania cech starszego osobnika, ale proces wzrostu. Starzenie towarzyszy nam od samego początku, od narodzin. Starzenie dotyczy zarówno organizmów zwierzęcych, jak i roślinnych. Na tym przezroczu widzimy, jak roślinki rosną, dojrzewają od małego nasionka, wydają liście, kwiaty, następnie nasiona i obumierają. U roślin również zachodzi proces starzenia. Bardzo ładnie można zaobserwować, jak zachodzi proces starzenia na przykładzie zwierząt, przede wszystkim owadów. Tutaj na tym przezroczu widzimy schemat przemiany, metamorfozy motyla pazia królowej. Zdjęcie to wykonałam w ogrodzie botanicznym w Lizbonie i zrobiłam najpierw zdjęcie pięknemu motylowi. Jest to dojrzały okaz, czyli można powiedzieć okaz osobnika, który już się zestarzał. Tenże motyl powstał z poczwarki, która powstała z gąsienicy, która wyrosła, wykluła się z małego jajeczka złożonego przez dorosłego motyla. Zatem starzenie dotyczy zwierząt nawet tak prostych jak motyle. Tutaj na tych zdjęciach jest mój piesek. Tak wyglądał, jak był małym szczeniaczkiem kilkumiesięcznym, a po 11 latach troszeczkę dojrzał. Troszeczkę mu posiwiała mordka i stał się może mniej energiczny i mniej pocieszny. Starzenie jest nieuniknione. To oznacza, że w zasadzie wszystkie elementy naszego ciała, wszystkie komórki, w momencie, kiedy powstaną, nabierają takich cech, które pozwalają odróżnić komórki młode od komórek starych.
Głównie pytanie, jakie sobie zadają fizjolodzy, to jest podstawowe pytanie, czy możemy starzeć się w zdrowiu? To znaczy nie, czy będziemy zawsze wyglądać młodo, tylko czy możemy się starzeć tak, żeby proces, długość naszego życia się wydłużyła i żebyśmy byli cały czas w dobrej kondycji. Są choroby, które towarzyszą procesowi starzenia, takie jak miażdżyca, cukrzyca, choroby dotyczące układu nerwowego, jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Podczas rozwoju tych chorób starzeją się nasze narządy, w tym te trzy organy, o których chciałabym powiedzieć najważniejsze, jak serce, wątroba i nerki. Kiedy popatrzymy na nasze ciało, tak jakby w prześwietleniu, to jest schemat ciała ludzkiego, które jest pokazane schematycznie i prześwietlone. Są tylko pokazane niektóre narządy oraz naczynia krwionośne. Proszę zauważcie, gdzie znajduje się serce, gdzie znajduje się wątroba i gdzie znajdują się nerki. Te trzy narządy są umieszczone obok siebie. Serce uderza, znajduje się w klatce piersiowej centralnie, uderza cały czas swoim końcem wątrobę, która znajduje się nieco poniżej. Można powiedzieć, że serce jest jak mąż z żoną. Żyją razem, komunikują się i wymieniają między sobą uściski. Nerki kontaktują się poprzez układ krążenia, poprzez krew, poprzez naczynia krwionośne z wątrobą i sercem. Przy czym centralnym narządem w tym układzie, w tej komunikacji jest serce. Co robi serce? Nasze serce nie jest duże. Nasze serce waży od 300 do 400 gram. Serce człowieka powstaje, zaczyna się formować w wieku 2-3 tygodni. Codziennie serce wykonuje ciężką pracę. Codziennie wykonuje około 100 tysięcy uderzeń. Jedno uderzenie to jest 60 ml krwi. Codziennie serce pompuje około 7 tysięcy litrów krwi. Krew krąży w naszych narządach i jest transportowana do odległych nawet miejsc, w tym do nerek i do wątroby. Pompowanie krwi to jest główna funkcja serca, ale także regulacja ciśnienia tętniczego i regulacja temperatury. Kiedy jesteśmy w stresie, zazwyczaj serce wykonuje 70 uderzeń na minutę. W ciągu jednego dnia wykonuje ich 100 tysięcy. Jeżeli jesteśmy w stresie, liczba uderzeń na minutę może zwiększyć się dwu, a nawet trzykrotnie. Termoregulacja. Serce pompuje krew z centralnej części ciała i transportuje ją poprzez naczynia krwionośne do odległych narządów. Dzięki temu krew, która ma stałą temperaturę, jest w stanie ogrzewać również nasze narządy. Wątroba. Często zapominamy o wątrobie, jak mówimy o starzeniu. Jak mówimy o starzeniu, często myślimy serce, miażdżyca, słaba wydolność, zamykają nam się naczynia. A to przecież wątroba, która komunikuje się z sercem, odgrywa bardzo ważną rolę w metabolizmie tych związków, które wpływają na kondycję serca. Odgrywa bardzo ważną rolę w metabolizmie kwasów tłuszczowych. Wątroba jest znacznie większa od serca. Ma około 1,5 kg wagi, co stanowi prawie 2% masy ciała człowieka. U kobiet wątroba jest nieco mniejsza, u mężczyzn nieco większa. Jak już powiedziałam, główną rolą wątroby jest metabolizm. Metabolizm produktów, które są przenoszone przez krew. Dlatego wątroba musi być bardzo dobrze unaczyniona. Na 10 deko wątroby przypada prawie tyle samo krwi, która przez nią przepływa w ciągu minuty. Jest wiele naczyń w wątrobie. Prawie 1/3 krwi, która jest pompowana przez serce, jest filtrowana przez wątrobę. Ponadto wątroba jest bezpośrednio połączona z naszym układem pokarmowym, z naszymi jelitami, skąd czerpane są produkty, które są trawione podczas procesu po spożyciu posiłku. Dlatego wątroba, która odbiera te produkty, również może je magazynować. I wątroba magazynuje. Magazynuje tłuszcze, magazynuje białka, magazynuje cukry w postaci chociażby glikogenu.
Poprzez magazynowanie tłuszczy wątroba magazynuje również witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach. Takie witaminy jak witamina A, witamina D, witamina E i witamina K. To, jak ważna jest witamina D w procesie starzenia, teraz coraz częściej jest podkreślane. Stąd niedobór witaminy D może wpłynąć właśnie na rozwój zaburzeń metabolizmu kości, czyli wątroba odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej masy kości, ponieważ magazynuje witaminę D. Jedną z ważnych funkcji wątroby jest również to, że produkuje wiele białek. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, właściwie nad tym się nigdy nie zastanawialiśmy, jak białka są produkowane w organizmie człowieka i jakie białka są produkowane. Wątroba to jest taka fabryka, takie centrum biotechnologiczne, gdzie produkowane są białka, które uczestniczą w prawidłowej funkcji krwi, w procesie krzepnięcia, ale również produkowane są białka, które uczestniczą w obronie organizmu przed infekcjami, białka tak zwanej ostrej fazy, białka zapalne. I te białka ostrej fazy produkowane przez wątrobę, bardzo niekorzystnie mogą oddziaływać na serce. Czyli jak serce za bardzo tą wątrobę kopie, to wątroba mu się niestety odwdzięcza pięknym za nadobne, czyli może produkować takie białka, które będą niekorzystnie wpływały na funkcję naczyń. Ostatnią rolę, którą chciałam podkreślić w funkcji wątroby, jest termoregulacja. Może ona nie ma takiego wpływu na starzenie, ale na pewno ma wpływ na nasze samopoczucie i naszą aktywność dzienną. Proszę sobie wyobrazić, że krew, która wpływa do wątroby, jest o jeden stopień, ma niższą temperaturę niż krew, która wypływa z wątroby. Czyli wątroba poprzez proces metabolizmu, czyli procesy wykorzystywania energii z produktów odżywczych, jest w stanie ogrzać naszą krew. Trzecim narządem, którego rolę chciałam podkreślić w procesach starzenia, są nerki. Nie jest to jeden narząd, tylko to są dwa narządy. Mówimy wtedy o tym, że są to narządy parzyste. Jak już pokazywałam Państwu na slajdzie, na schemacie budowy ciała człowieka, nerki umieszczone są po obu stronach ciała, poniżej wątroby. Główną rolą nerek jest filtracja, podobnie jak wątroby, tylko nerki filtrują w innym celu. Wątroba filtruje krew, usuwając z niej toksyny i pobierając produkty odżywcze, które jest w stanie zmagazynować. Nerki filtrują produkty przemiany materii po to, żeby je wydalić w postaci moczu. Nerki mają ciężką pracę do zrobienia. Dziennie filtrują 150-170 litrów moczu, który potem muszą stukrotnie zagęścić, ponieważ dzienna porcja moczu wydalanego przez człowieka to jest około 1,5 litra. Nerki również odgrywają ważną rolę w regulacji ciśnienia krwi. Produkują takie związki, które stymulują serce do szybszego bicia, do szybszych uderzeń. Im serce szybciej bije i więcej pracuje, tym bardziej podnosi się nasze ciśnienie w krwi. Stąd funkcja nerek jest bardzo ważna również w procesach regulacji odżywiania naszego organizmu i utlenienia naszego organizmu. A te procesy są bardzo często zaburzane w procesie starzenia. Kolejną rolą nerek jest regulacja gospodarki mineralnej. Tak jak już wspomniałam, wątroba magazynuje witaminę, która jest odpowiedzialna za przyswajanie wapnia do kości i utrzymanie prawidłowej funkcji kości, gęstości kości. Tak, nerki są odpowiedzialne za utrzymanie tego wapnia w organizmie, żeby nie był wydalony. Czyli zła funkcja nerek powoduje utratę wapnia. Nerki, o czym nie każdy wie, produkują również hormony, które są odpowiedzialne za tworzenie krwi. Taki hormon erytropoetyna, może Państwo słyszeliście, który jest stosowany u pacjentów, którzy mają niedokrwistość, a czasami w sporcie do
co nie jest dopuszczalne, ale było kiedyś stosowane do poprawienia wydolności życiowej sportowców. Erytropoetyna. Wiemy już, że w procesie starzenia nasze narządy zmieniają, czy ich funkcja naszych narządów jest osłabiona. Powiedziałam, że funkcja trzech narządów, takich jak nerki, serce i wątroba, również może być osłabiona w procesie starzenia i przede wszystkim może w sposób nieodwracalny wpłynąć na utratę prawidłowych funkcji człowieka. Jak to się odbywa, że nerki, serce i wątroba się starzeją? Co na to wpływa? Nad teoriami starzenia zastanawiano się już od ponad 100 lat. Pierwsza teoria, jaka została zaproponowana na początku, właściwie pod koniec XIX wieku, ponad 100 lat temu, była to teoria Augusta Weissmana, uczonego niemieckiego, który był zwolennikiem teorii ewolucji, teorii Darwina, i po raz pierwszy zaobserwował, że w komórkach jest coś takiego, co odpowiada za to, jak długo one żyją. August Weissmann powiedział, że komórki mają określony czas życia, czyli jest zaprogramowany czas życia komórki. Nazwał tę substancję, która odpowiedzialna jest za długość życia komórek, plazmą zarodkową. W latach 50. obserwacje prowadzone na hodowlach komórkowych, czyli na hodowlach komórek, które zostały wyizolowane z organizmu człowieka i umieszczone w środowisku laboratoryjnym, mówimy o tym, że jest to środowisko in vitro. W latach 50. badania prowadzone na hodowlach komórkowych udowodniły, że komórki mają ograniczoną liczbę podziałów komórkowych. Taki podział komórkowy nazywamy mitozą. Proszę zobaczyć na to zdjęcie, na tą ilustrację, która znajduje się na samej górze. Jest to oryginalna akwarela wykonana przez Stanisława Wyspiańskiego ponad 100 lat temu, znajdująca się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, i tytuł tego obrazu: Komórka w podwojeniu. Oznacza to, że Stanisław Wyspiański miał dostęp do mikroskopu, zachęcony przez swoich przyjaciół, namalował to dzieło, aby pokazać, żeby zilustrować procesy podziałów komórkowych. Poniżej mamy zdjęcie wykonane w moim laboratorium komórek hodowanych w warunkach in vitro, czyli wyizolowanych z organizmu człowieka, które w tych warunkach również dokonują podziałów. Proszę zobaczyć, mamy komórki, jądra komórkowe, tutaj są dwa jądra, które się od siebie oddzielają. Tutaj mamy już dwa oddzielone jądra, tu mamy pojedyncze jądro. Dokładnie te same zjawiska, które ponad 100 lat temu zilustrował Stanisław Wyspiański na swoim obrazie. Tak jak już powiedziałam, komórki wyizolowane z organizmu człowieka mogą się dzielić i w latach 50. Leonard Hayflick zaobserwował, że liczba tych podziałów jest ograniczona. Podał nawet liczbę, ile tych podziałów komórki mogą wykonać w warunkach in vitro. Mamy układ współrzędnych, oś czasu, gdzie są zaznaczone dni. Od 50 do 400 dni. Czas. Dni. Tutaj mamy liczbę podziałów komórkowych. Od 10 do 70. Jeżeli będziemy co 50 dni zliczać, ile jest dokonało się podziałów komórkowych i odznaczać to na naszym wykresie, zaobserwujemy, że komórki się dzielą do pewnego momentu i po około 200-150 dniach przestają się dzielić. Maksymalna liczba podziałów komórkowych wyznaczona przez Hayflicka dla komórek dojrzałych wynosi 50. Przeciętnie Hayflick wyznaczył taki limit. Limit Hayflicka wynosi 50 podziałów komórkowych
warunkach in vitro dla prawidłowych komórek. Są takie komórki, które mają nieograniczoną liczbę podziałów. Są to komórki nowotworowe oraz komórki niezróżnicowane, czyli komórki macierzyste. Powiedziałam, że to jest przeciętna liczba podziałów komórkowych wyznaczona przez Hayflicka dla prawidłowych komórek, ponieważ są odstępstwa od tej reguły. Na przykład wyobraźcie sobie Państwo zwierzę, które bardzo długo żyje. Żyje ponad 150 lat, na przykład taki żółw z Galapagos. Prawdopodobnie możemy się domyślać, że jego komórki też powinny dłużej żyć i wykonywać więcej podziałów. I rzeczywiście tak jest. Komórki pobrane z ciała żółwia z Galapagos mogą w warunkach in vitro wykonać nawet 110 podziałów, czyli żyją dłużej. Przy czym jedno w tej teorii Hayflicka na pewno jest udowodnione. Liczba podziałów jest zaprogramowana i nie jest nieograniczona. To dość kontrowersyjne na owe czasy odkrycie Hayflicka było w konflikcie z poprzednią teorią proponowaną przez Alexisa Carego, który chirurga francuskiego, który dostał Nagrodę Nobla w 1912 wieku za opracowanie technik chirurgicznych, który hodował, jak twierdzi, przez 20 lat fragment serca kurczęcia w warunkach in vitro. Teraz nie jesteśmy w stanie udowodnić ani sprawdzić, jak przebiegał ten eksperyment. Zauważmy, że on, Alexis Carre, zaplanował ten eksperyment w 1912 roku i przez 20 lat prowadził hodowlę. W tych czasach jeszcze nie znano antybiotyków, więc mając dzisiejszą wiedzę, możemy się obawiać czy domyślać, że taka hodowla była bardzo trudna do utrzymania i być może nawet była zakażona. Być może nawet właśnie to był grzyb, a nie komórki z zarodka serca. Ograniczona liczba podziałów komórkowych to jest jedna z teorii starzenia. Druga, przyjęta, zaakceptowana również powszechnie, niewiele w swoich podstawowych założeniach się różni. To znaczy mówi też o tym, że liczba podziałów komórkowych jest ograniczona, ale ta teoria, nazywana teorią telomerową starzenia, tłumaczy, dlaczego jest ograniczona liczba podziałów komórkowych. Na zdjęciu widzicie Państwo uczoną amerykańską Barbarę McClintock. Był to cytobiolog, czyli biolog, który zajmował się komórkami, cytobiolog roślinny. Pani profesor McClintock badała podziały komórkowe komórek kukurydzy. Przez wiele lat obserwowała te obrazy, które pokazałam Państwu na ilustracji Stanisława Wyspiańskiego i na zdjęciu z hodowli komórkowej. Obserwowała, jak się komórki dzielą, jak tworzą się struktury, które uczestniczą w podziałach komórkowych. Te struktury już wtedy w jądrach komórkowych, pokazane na ilustracjach Stanisława Wyspiańskiego, były nazwane jako chromosomy. Te małe rureczki, małe takie kiełbaski, które Stanisław Wyspiański narysował, zilustrował na swoim obrazie przy podwojeniu komórkowym. Barbara McClintock obserwowała chromosomy i co zaobserwowała? Że stają się one z każdym podziałem komórkowym coraz krótsze, skracają się. To skracanie chromosomów, zaobserwowane przez Barbarę McClintock w 1933 roku, nie było wtedy jeszcze kojarzone z czasem życia i z procesami starzenia. Dopiero późniejsze odkrycia w latach 80. nagrodzone Nagrodą Nobla w 2009 roku dla grupy naukowców zajmujących się procesami regeneracji telomerów, czyli naprawą telomerów, którzy pokazali, udowodnili, że jest taki enzym, który telomery naprawia, dopiero te odkrycia pozwoliły połączyć te dwie teorie, te dwie hipotezy w jedną całość, czyli starzenie się związane jest ze skracaniem telomerów, a naprawa telomerów może odwrócić procesy starzenia. I rzeczywiście tak jest. Te
Obrazy z linii komórkowej, które pokazywałam Państwu na zdjęciu, pochodzą z linii komórkowej, w których produkcja enzymu, który naprawia telomery, jest większa. A więc telomerazy jest więcej i możemy oczekiwać, że te komórki będą się dzielić praktycznie w nieskończoność, bo nam się telomery nie skracają. I tak rzeczywiście jest. Telomeraza naprawia telomery, wydłuża czas życia komórek poprzez zwiększoną liczbę podziałów. Zwiększona aktywność telomerazy również obserwowana jest w procesach nowotworowych. Co to oznacza? Że przeciwnym procesem do procesu starzenia jest proces nowotworzenia. Chcąc zahamować czy odwrócić proces starzenia, możemy wpaść w niebezpieczną pułapkę pobudzenia czy aktywacji procesów onkogenezy. Telomeraza jest to enzym, który naprawia końce chromosomów, czyli telomery. I tutaj zobaczcie, jeszcze raz powtórzę, jak wygląda chromosom i to, co na końcu chromosomu się znajduje, to jest właśnie telomer. Telomeraza, czerwony enzym, naprawia czerwone końce telomerów. Trzecią teorią zaproponowaną przez uczonych, która próbowała wyjaśnić nieuchronność procesu starzenia, jest teoria wolnorodnikowa. Wolnorodniki są to cząstki, cząsteczki. To może być atom, to może być mała cząsteczka, która jest zdolna do samodzielnego istnienia, to znaczy jest w miarę stabilna i posiada na swojej skrajnej powłoce, na orbitalu walencyjnym, na skrajnym orbitalu niesparowany elektron. Ten niesparowany elektron, można powiedzieć, jest bardzo poirytowany i agresywny i szuka możliwości albo wyrwania się z tego orbitalu walencyjnego, albo znalezienia towarzystwa, żeby wyrównać tą swoją niezrównoważoną energię. Teoria wolnorodnikowa mówi o tym, że procesy wywołane przez wolne rodniki, które powstają albo na skutek działania promieniowania radiacyjnego czy promieniowania ultrafioletowego, że te wolne rodniki mogą dokonywać uszkodzeń, które przyczyniają się do starzenia komórki. Skąd się takie wolne rodniki biorą? Powiedziałam, że mogą być wytwarzane na skutek narażenia komórki na promieniowanie. Ale również badania biologów molekularnych pokazały, że wolne rodniki powstają w sposób naturalny w naszym organizmie. Głównie są to wolne rodniki tlenowe, które powstają w procesach utleniania, a procesy utleniania są to procesy towarzyszące wielu procesom metabolicznym, w wielu cyklach metabolicznych w komórkach. Wolne rodniki również powstają na skutek procesów zapalnych, czyli tych procesów, które są regulowane przez białka produkowane przez wątrobę, przez białka ostrej fazy. Te białka stymulują niektóre komórki do produkcji wolnych rodników, które to wolne rodniki mogą oddziaływać z różnymi związkami w komórkach, takimi na przykład jak tłuszcze, mówimy o tym lipidy, i powstają uszkodzone cząsteczki. Wolne rodniki również powstają w procesie usuwania leków. A jaki narząd uczestniczy w procesach usuwania leków? Wątroba. Nie tylko leki, ale wszelkie związki, które są nienaturalnego pochodzenia, konserwanty, środki ochrony roślin, to są, nazywamy te związki ksenobiotykami, muszą być usunięte z naszego organizmu i wątroba w tych procesach uczestniczy. I żeby utlenić te wolne rodniki, produkuje specjalne enzymy, żeby utlenić te związki, produkuje specjalne enzymy, które uczestniczą w produkcji wolnych rodników. Naturalnymi wolnymi rodnikami tlenowymi, występującymi naturalnie i najczęściej, jest anionorodnik ponadtlenkowy, który jest utleniany, usuwany z organizmu przez
związki, które wymiatają wolne rodniki, albo może być usuwany poprzez enzymy, które pozwalają na redukcję tego wolnego rodnika. Związki, które usuwają wolne rodniki, nazywamy zmiataczami wolnych rodników. I proszę zobaczyć, jakie substancje są zaliczane do grona zmiataczy wolnych rodników. To są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, które znajdują się w wątrobie, tak jak witamina E, tak jak witamina A, ale także witamina C. To są koenzym Q, to są substancje pochodzenia roślinnego jak flawonoidy, ale również substancje, które są produkowane naturalnie w komórkach, w tkankach, takie jak kreatynina, melatonina i glutation. Tych substancji jest najwięcej i w nerkach, i w wątrobie. To są nasi naturalni strażnicy, którzy chronią nas przed skutkami działania wolnych rodników, takich jak anionorodnik ponadtlenkowy i pozwalają niwelować ich agresywne zachowanie. Jak mówimy o witaminie C, to nie sposób jest nie wspomnieć o odkrywcy witaminy C, laureacie Nagrody Nobla, Albercie Szentgyörgyi. Albert Szentgyörgyi, z pochodzenia węgierskiego, uczony, który większość swojego naukowego życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Jako młody człowiek odkrył szlak metaboliczny, w którym uczestniczy witamina C. Wyizolował witaminę C z naturalnego źródła, jakim jest papryka. Za co został nagrodzony Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w 1937 roku. Mówię o tym dlatego, ponieważ wtedy Albert Szentgyörgyi jeszcze był młodym człowiekiem, miał 40 parę lat, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie dokonał jeszcze szeregu innych odkryć, które wyjaśniły fizjologią między innymi mechanizmy skurczu mięśni, wyjaśniły również procesy nowotworzenia. Albert Szentgyörgyi żył 93 lata. Jaką miał receptę na długowieczność? Proszę zobaczyć zdjęcie Alberta z fajką. Przeglądając materiały na temat Alberta Szentgyörgyi, w zasadzie zawsze natknęłam się na zdjęcie pana profesora z papierosem lub z fajką, co na pewno nie sprzyja długiemu życiu. Tutaj muszę podkreślić, że palenie tytoniu jest taką aktywnością, która sprzyja powstawaniu wolnych rodników. Ale profesor Szentgyörgyi wiedział, jak zapobiec działaniu wolnych rodników i spożywał dziennie 1 gram, jak legenda głosi, 1 gram witaminy C, która najprawdopodobniej, tak możemy przypuszczać, bo tego żadne badania naukowe nam nie potwierdziły, że akurat ten czynnik wydłużył życie panu profesorowi, ale możemy przypuszczać, że na pewno pomógł mu propagować witaminę C jako zdrowy składnik życia, żywienia. Albert Szentgyörgyi również zaproponował taką teorię, hipotezę, która dzisiaj przez naukowców jest potwierdzona w wielu badaniach, że wolne rodniki sprzyjają uszkodzeniom, które skutkują powstawaniem nowotworów. Poświęcił resztę życia na badaniu związków między wolnymi rodnikami a procesami nowotworzenia i szereg publikacji powstało dzięki niemu i powstały również instytut założony i fundacja dzięki niemu, która zajmowała się tym procesem. Powiedziałam Państwu, że możemy uniknąć skutków działania wolnych rodników poprzez właściwą dietę, poprzez spożywanie witamin, takich jak witamina C, takich witamin jak witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, poprzez spożywanie pokarmów roślinnych, w których są flawonoidy, oraz nasz organizm również może produkować związki, które wymiatają wolne rodniki. Ale to nie jest to jedyny sposób ochrony naszego organizmu przed wolnymi rodnikami, które, jak już się dowiedzieliśmy, sprzyjają procesom starzenia. Są enzymy. Nasze komórki produkują enzymy, które wolne rodniki usuwają z ciała. Usuwają z tkanek.
Najważniejsze enzymy, takie jak dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa i katalaza. To jest trudno zapamiętać nazwy tych enzymów. Natomiast ważne jest, żeby zapamiętać, że enzymy te są w każdych komórkach, a najwięcej jest ich w komórkach tych narządów, które są narażone na powstawanie wolnych rodników, czyli w wątrobie, w nerkach, w sercu, także w mózgu. Katalaza jest to na przykład taki enzym, który chroni nas przed działaniem, przed skutkami działania utlenionych kwasów tłuszczowych. Czwartą teorią, która też poniekąd wiąże się z teorią starzenia, która też poniekąd wiąże się z teorią wolnorodnikową, jest hipoteza, teoria, która tłumaczy, wskazuje, że gromadzenie śmieci komórkowych sprzyja procesom starzenia. Że nasze komórki starzeją się nie tylko dlatego, że skracają się im telomery, czy dlatego, że wolne rodniki atakują różne fragmenty komórkowe i różne cząsteczki, molekuły wewnątrz komórek, ale dlatego, że te uszkodzone fragmenty się gromadzą i komórki czy tkanki nie są w stanie ich w żaden sposób wykorzystać czy zutylizować. Biologiczne śmieci, złogi amyloidu, produkty glikacji, cholesterol i produkty peroksydacji lipidów. Trudne nazwy, ale wyjaśnimy sobie po kolei, co one oznaczają. Cholesterol i lipidy. To jest to, pewno każdy z Państwa słyszał, to jest to, co powoduje, że tętnice zaczynają być mniej sprawne, że przepuszczają mniej krwi. Tworzą się złogi, blaszki miażdżycowe, cholesterolowe, które zamykają światło, zamykają przepływ tętnic, a tym samym utrudniają filtrację i nerkom, i wątrobie, utrudniają pracę serca, który musi wykonać więcej skurczów, aby dostarczyć krew do odległych narządów. Biologiczne śmieci, które również penetrują tkanki, również gromadzą się w komórkach tkanek, różnych tkanek, w tym tkanek wątroby i w nieodwracalny sposób je uszkadzają. Złogi amyloidu. Jedną z groźniejszych i takich lepiej opisanych chorób, która spowodowana jest zgromadzeniem się amyloidu, jest choroba Alzheimera. Wyjaśnię, na czym to polega. Mózg to jest przekrój przez mózg człowieka. Przekrój, czyli wyobraźmy sobie pacjenta, który ma prześwietloną głowę. Głowa jest prześwietlona w płaszczyźnie poprzecznej i taki przecięty przez pół fragment mózgu ma taki właśnie kształt. W chorobie Alzheimera substancja biała coraz bardziej się kurczy, zanika. Zanika dlatego, że tworzy się w tej substancji, tworzą się takie obszary, które są zniszczone przez procesy zapalne i odkładają się w tych obszarach złogi amyloidu. Co to jest amyloid? Wyobraźcie sobie Państwo foliową torebkę. Trwała torebka, która się nigdy nie rozkłada, albo rozkłada się przez kilkaset tysięcy lat. Jest ona wyprodukowana z polimerów, mocno upakowanych, po to, żeby długo służyła i była niezniszczalna. Tym samym jest amyloid w porównaniu do białka, do prawdziwego białka produkowanego w komórce, które ma kształt bardziej skomplikowany, jest aktywne biologicznie. Amyloid jest mocno upakowanym białkiem, trudnym do zniszczenia, trudnym do strawienia. Właściwie można powiedzieć białko, które się do niczego nam nie nadaje, jest wypychane i odkładane na zewnątrz komórek i powoduje, jest przyczyną procesów zapalnych, które towarzyszą między innymi chorobie Alzheimera. I ostatnia teoria, o której chciałam wspomnieć, która jest tłumaczy, że stara się wytłumaczyć, dlaczego się starzejemy i dlaczego ten proces jest,
nieuchronny. Jest to teoria pamięci metabolicznej. Powiedziałam, co to jest metabolizm. Metabolizm to jest przetwarzanie składników pokarmowych na energię. Może być również odwrotnie wykorzystywana energia na budowanie organizmu. Żeby prawidłowo zachodziły procesy metaboliczne, musimy dostarczać tych składników odżywczych. Najczęściej są to związki, które uzyskujemy z pożywienia. Jednym z tych związków jest cukier. Cukier, który spożywany w nadmiarze, powoduje, że nie jest wystarczająco przez komórki wykorzystany. Wzrasta jego poziom w krwi. Ten nadmierny poziom glukozy w organizmie powoduje, że uruchamianych jest szereg procesów wewnątrz komórki, które zmieniają nasze geny. Geny odpowiadają za dziedziczenie naszych cech. Znajdują się w tych chromosomach, w tych kiełbaskach, które są w komórkach, prawda? Które widzieliśmy, jak się komórki dzielą. Do tej pory uważaliśmy, że wszystkie cechy przekazywane przez geny, są cechami niezmiennymi. To znaczy to, co uzyskujemy, że nie można w trakcie życia tych cech odziedziczonych zmieniać. Co się okazuje, że jak będziemy prowadzić niewłaściwy tryb życia, gdy będziemy spożywać na przykład zbyt kaloryczne produkty, gdzie jest zbyt wiele cukru, to te geny będą zmienione. Ulegną modyfikacji chemicznej. Ten proces nazywamy metylacją. Ulegną modyfikacji chemicznej i ta modyfikacja powoduje, że aktywność genów się zmienia i nazywamy to pamięcią metaboliczną. I ten proces zaobserwowano po raz pierwszy u chorych z cukrzycą. Zmodyfikowany kod genetyczny nazywamy epigenomem, kodem epigenetycznym. Tym różni się od kodu genetycznego, że zmiany są nabywane podczas życia człowieka czy podczas życia komórki. Po raz pierwszy obserwacje po raz pierwszy opublikowane pokazujące, że chorzy, którzy mają cukrzycę, czyli mają często podwyższony poziom glukozy, prędzej czy później wytworzą się u nich pewne powikłania związane z cukrzycą i będą żyć krócej, to zostało po raz pierwszy udokumentowane nie tak dawno. Nie tak dawno, bo 20 lat temu. I zostało przez uczonych udowodnione na modelu zwierzęcym. Proszę zobaczyć na zdjęcie robaczka. Ten robaczek, to jest nicień, nazywa się Senorhabditis elegans. Jest to robaczek modelowy, na którym możemy wykonywać badania, doświadczenia genetyczne. I takiego robaczka możemy karmić dietą wysoką, o wysokim stężeniu cukru, bogato cukrową lub o niskim stężeniu cukru. I co się okazuje? Że te robaczki, Senorhabditis elegans, żyją o połowę dłużej, nawet dwa razy dłużej, jeżeli mają dietę ubogą w cukier, a połowę krócej, jeżeli ta dieta jest bogata w cukier. Dlaczego ten robaczek został wybrany do naszych doświadczeń? Ponieważ charakteryzuje się bardzo fajną, bardzo ciekawą cechą biologiczną. Zbudowany jest ze stałej liczby komórek. Zbudowanych jest z 1031 komórek i ten proces nazywamy, to zjawisko nazywamy eutelią, dzięki czemu możemy policzyć każdą jedną komórkę w tym organizmie i możemy prześledzić życie każdej jednej, los każdej jednej komórki w organizmie tego robaczka. Badania nad C. elegans pokazały, bo tak mówimy w skrócie na Senorhabditis elegans, pokazały, że obniżenie poziomu cukru wydłuża życie. Obniżenie poziomu cukru w organizmie zależy od stężenia czy aktywności u człowieka również i u C. elegans zależy od aktywności hormonu, insuliny, która wydzielana przez
nasze narządy, głównie wydzielona przez trzustkę, wspomaga metabolizm cukrowy. W przypadku bogatej w cukry diety stężenie czy poziom insuliny jest niewystarczające, żeby wykorzystać całą glukozę w organizmie. I wtedy powstają produkty niespecyficznego, modyfikacji niespecyficznych białek, tak zwane produkty glikacji, które sprzyjają tym uszkodzeniom i sprzyjają również tej pamięci metabolicznej, o jakiej wspominałam, mówiąc o ostatniej teorii starzenia. Pamięć metaboliczna powoduje przede wszystkim to, że zmiany w genomie odpływają na szybkość podziałów komórkowych. Im więcej cukru, tym podziały komórkowe zachodzą szybciej. Czyli teoria Hayflicka, limit Hayflicka się sprawdza, natomiast komórki żyją krócej. Krócej żyją komórki, gdy jest wyższe stężenie glukozy. Nasz genom jest modyfikowany, ponieważ zachodzą procesy metylacji i przyspieszone są procesy starzenia. Podsumowując ten dość trudny i dość długi wykład, starzenie jest zaprogramowane. Zaprogramowane jest i na poziomie komórkowym, i na poziomie genetycznym. Procesy starzenia można przyspieszyć, również można spowolnić. Jeżeli jesteśmy narażeni na stres i na występowanie wolnych rodników, procesy starzenia są przyspieszone. Jeżeli spożywamy produkty, które niwelują działanie wolnych rodników, możemy regulować, spowolnić procesy starzenia. Najbardziej narażone na starzenie są te narządy, które są narażone na stres. Takimi narządami są nerki, serce, wątroba, ale również inne narządy człowieka. Także, tak jak wspomniałam, mózg ludzki. Przy czym nerki, serce i wątroba oddziaływują ze sobą i współpracują bardzo, bardzo ściśle poprzez układ krążenia, poprzez który się komunikują. To są jak trzej przyjaciele, prawda, którzy starzeją się, razem się starzeją i dlatego należy dbać i o właściwą dietę, i o właściwe nawyki, które wpływają na dobrą kondycję nerek, serca i wątroby. Dziękuję bardzo za wysłuchanie wykładu. Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do pytań, mini konkurs. Bardzo proszę o pytanie do publiczności i bardzo proszę przez podniesienie ręki. Kto pierwszy podniesie, tego zapytamy o odpowiedź. Jeśli będzie prawidłowa, to nagroda. Tak. Bardzo proszę. Z ilu komórek zbudowany jest organizm robaczka Senorhabditis elegans? Chyba tutaj Pani była pierwsza. Pani, tak. Ty, jeszcze raz? Głośniej, proszę. Nie. Tutaj, proszę. Dziękuję bardzo. Tak. Zapraszam. Brawo. Proszę wręczyć. Tak, tutaj. A, z której strony tej. Gratuluję, że słuchałaś uważnie wykładu. Cieszę się, gratuluję. Brawo.